Będziemy za chwilkę losować te 105 czujek. Przy okazji dziękujemy wszystkim tym, którzy włączyli się w tą akcję. Jeleniogórskie firmy, jeleniogórskie spółki. Także jesteśmy bardzo zadowoleni, że już to druga akcja i na pewno widać, że będzie kontynuowana. 105 czujek trafi do mieszkańców miasta Jeleniogóra. Ponad 500 mieszkańców wzięło udział w konkursie Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa. Spośród nich rozlosowano 105 osób, do których trafiły jakże ważne urządzenia, które powinny znajdować się w każdym z domów, w których istnieje ryzyko emisji tlenku węgla. Jak najbardziej powinniśmy dbać o swoje bezpieczeństwo. Bardzo dobra rzecz. Dobre czujki są w cenie i myślę, że w bezpieczeństwo warto inwestować. A ci, którzy nie odebrali czujek podczas losowania, które odbyło się w Galerii Sudeckiej 10 stycznia, o wygranej zostaną poinformowani telefonicznie, a czujki będą mogli odebrać w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta. Należy pamiętać jednak o tym, że sam czujnik czadu nie zagwarantuje nam pełnego bezpieczeństwa. Zwiększa on natomiast prawdopodobieństwo jego wczesnego wykrycia. To jak ważne jest utrzymywanie odpowiedniego stanu urządzeń grzewczych, przewodów kominowych i wentylacyjnych, podczas spotkania z mieszkańcami mówili sami strażacy. Jest to bardzo ważne, musimy czyścić kominy 4 razy w roku, a szczególnie przed tym sezonem zimowym, ponieważ może dojść do pożaru sadzy w przewodzie kominowym, a pożar sadzy w przewodzie kominowym to jest prosty sposób, łatwa rzecz do rozprzestrzenia się pożaru na cały budynek. Zdarzeń w tamtym roku związanych z tlenkiem węgla mieliśmy 65. W wyniku tych zdarzeń ucierpiało łącznie 27 osób. Działania powiązane są to po części ze zdarzeniami z przewodami kominowymi, które w jakiś sposób też przekładają się na zadymienie w mieszkaniu, nieszczelność przewodu kominowego, problemy z wentylacją w mieszkaniu. Jeżeli tego nie przypilnujemy, o to nie zadbamy, no to mamy wtedy bardzo duże prawdopodobieństwo możliwości wystąpienia zagrożenia ze strony tlenku węgla. A tego typu czujki przez cały czas kontrolują stężenie tlenku węgla w pomieszczeniach, w których są zamontowane.